Od marsjańskich łazików, przez satelity telekomunikacyjne, aż po komercyjne loty w kosmos. Wszystko to wymaga technologii, którą ktoś musi stworzyć i wyprodukować. Właśnie tym zajmuje się tak zwany przemysł kosmiczny. To branża, która rozwija się także w Polsce. W tym programie pokażemy, co takiego tworzą dla kosmosu naukowcy i inżynierowie nad Wisłą. Zapraszamy na Astronarium. Bezprzewodowe wiertarki, okulary odporne na zarysowania albo ogniwa słoneczne stosowane na przykład w kalkulatorach. Co łączy te przedmioty? Wszystkie powstały z wykorzystaniem technologii opracowanej na potrzeby przemysłu kosmicznego. Wiertarka na baterie była potrzebna do wydobywania skał na Księżycu. Warstwa ochronna stosowana we współczesnych okularach to ta sama, która chroni wizjery astronautów. Z kolei tanie ogniwa słoneczne to produkt uboczny jednego z projektów NASA. A mówię o tym wszystkim dlatego, że te przykłady pokazują, jak duże, choć czasem trudne do przewidzenia znaczenie, mogą mieć technologie opracowywane właśnie w przemyśle kosmicznym. Pod tym pojęciem kryje się znacznie więcej niż tylko badania kosmosu. To także bardzo wiele czysto komercyjnych przedsięwzięć, a wszystkie one są przede wszystkim okazją do opracowywania i rozwijania najnowocześniejszych technologii. Czy w tym wszystkim swój udział może mieć jednak także Polska? Dziś poznamy miejsca i ludzi, którzy dowodzą, że jest na to szansa. Zapraszam. Dogonić kometę i wylądować na jej powierzchni – jedno z najbardziej ambitnych zadań w historii nauki. Stało się to możliwe za sprawą wysłanej przez Europejską Agencję Kosmiczną sondy Rosetta. 12 listopada 2014 roku lądownik osiadł na powierzchni komety Churyumov-Gerasimenko. Co ciekawe, w ten sposób na przemierzającą Układ Słoneczny kometę trafiło także urządzenie skonstruowane w Polsce, a konkretnie w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Przyrząd, który skonstruowano tu na potrzeby lądownika sondy Rosetta, nosi nazwę MUPUS. Zadanie urządzenia było takie, żeby wbić się w powierzchnię komety i zmierzyć jej temperaturę podpowierzchniową. Urządzenie działa w taki sposób, że składa się właściwie z kilku podstawowych części. U góry ta złota puszka, można powiedzieć, albo ta złota część, to jest mechanizm młotkowy. Ponieważ metoda wbijania się w powierzchnię komety była właśnie w taki sposób zrealizowana, że nie wiercamy się, tylko po prostu wbijamy się tak, jakbyśmy wbijali jakiś gwóźdź młotkiem. No i w wyniku tego uderzenia zagłębiany jest pręt, uderzenie po uderzeniu. To w tym pręcie są schowane te przyrządy pomiarowe. Tak, w tym pręcie schowane są czujniki temperatury, które również mogą mieć możliwość podgrzewania gruntu wokół siebie. Dzięki temu nie tylko można się dowiedzieć, jaka jest temperatura w zależności od głębokości pod powierzchnią komety, jak i również używając tych czujników jako grzałek, a następnie wyłączając je, można określić, jak szybko to urządzenie stygnie, co nam powie, jak dobrze grunt kometarny odprowadza ciepło. Wiemy, że to lądowanie na komecie się udało. Jak z zadaniem MUPUS-a? Czy udało mu się wbić w powierzchnię komety?
I tutaj można powiedzieć, że zależy jak na to spojrzeć, prawda? To znaczy udało się wbić w powierzchnię komety, natomiast plan był taki, żeby cały jakby można powiedzieć ten pręt, całe 40 cm, żeby urządzenie wbiło się na 40 cm, przynajmniej ta końcówka pod powierzchnię komety. Natomiast z tych informacji, które do tej pory spłynęły i które zostały już przeanalizowane, wynika, że nie wbił się do końca, znaczy, że wbił się na kilka centymetrów. Natomiast tak czy inaczej dalej jakby rozważamy to w kategorii sukcesu, ponieważ okazało się, że powierzchnia komety i sama kometa jest tak różna od tego, co zakładano, że to, że udało się na tej komecie wylądować, komecia, która miała mieć bardzo regularny kształt, okazało się, że to jest właściwie zlepek jakby z dwóch różnych obiektów, tak przynajmniej się podejrzewa. Kometa, która miała składać się przede wszystkim ze śniegu, okazała się bardziej skalistą, można powiedzieć ciałem skalistym niż zbudowanym ze śniegu. A mimo to urządzenie potrafiło się nam wbić na te kilka centymetrów. Skonstruowanie MUPUS-a było możliwe dzięki ogromnemu doświadczeniu naukowców i inżynierów z Centrum Badań Kosmicznych, którzy od kilkudziesięciu lat zajmują się tworzeniem tego typu technologii. Centrum Badań Kosmicznych jest praktycznie jedyną instytucją w tym kraju, która jest całkowicie wyspecjalizowana w działalności w przestrzeni kosmicznej. To znaczy w otoczeniu Ziemi, w przestrzeni międzyplanetarnej. Mamy już za sobą całkiem niezłą historię. Wysłaliśmy w przestrzeń kosmiczną ponad 70 dobrze działających przyrządów, dobrze działających eksperymentów, ale również i dwa małe satelity. Centrum Badań Kosmicznych to wiodąca instytucja naukowa polskiego przemysłu kosmicznego i nie chodzi tylko o budowaną tu aparaturę. To także miejsce kształcące wyjątkowych specjalistów, których w naszym kraju ciągle brakuje. Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej dla celów komercyjnych. Jest to praktycznie jedyna dziedzina, która nie poczuła nawet kryzysu, a jeżeli to w niewielkim stopniu. Tu przez cały czas rosło zatrudnienie, tu przez cały czas rosło obroty, w tej dziedzinie rosły coraz większe i to jest właśnie nasza część działalności, to znaczy tworzyć te kadry. W tej chwili wiele powstających nowych firm, małych firm, ale również, co jest bardzo dla nas pocieszające, to nie są tylko firmy, które powstają przy współudziale dużych koncernów międzynarodowych, ale to są czysto polskie niekiedy firmy. Firmy, które całkiem nieźle poczynają sobie w tym kosmosie, tylko brakuje nam kadr. O tym, że są w Polsce ludzie, którzy chcą pracować dla przemysłu kosmicznego, można się przekonać na Politechnice Warszawskiej. Członkowie Studenckiego Koła Astronautycznego przygotowują tu niezwykły projekt. Konstruują własnego satelitę. PWSAT-2, bo taka jest jego nazwa, ma być już drugim obiektem umieszczonym przez studentów tej uczelni na orbicie. Wyjaśnijmy najpierw jedną rzecz. Co to za dziwny element, który tutaj z nami stoi? Jest to żagiel deorbitacyjny, który się mieści w takim pojemniku po złożeniu. Ma wymiary 2x2 metry i służy do tego, aby wyhamować satelitę na orbicie, jak się tam znajdzie, żeby szybciej z tej orbity zszedł i się spalił w atmosferze, dlatego, aby nie zaśmiecał, czyli po zakończeniu misji, aby po prostu na tej orbicie nie zostawał i nie stał się śmieciem kosmicznym. I taki system jest testem technologii, którą sami wymyśliliśmy i chcemy przetestować. W satelicie, którego budujemy od początku do końca sami, co prawda niektóre komponenty są kupowane, ale całość satelity jest budowana przez nas. Ten satelita właśnie taki mniej więcej będzie miał kształt. Tak, jest to satelita typu CubeSat, czyli taki standard uniwersytecki. To są wymiary satelity w rozmiarze 2 unity. Poprzedni satelita Politechniki Warszawskiej, PWSAT pierwszy, miał o połowę tutaj krótszy wymiar, czyli był jednounitowym satelitą, czyli był kostką 10x10x10 cm. Pomysł się zrodził w Ameryce. Znaczy pierwsi studenci w Kalifornii postanowili właśnie budować takie małe obiekty, których wniesienie w kosmos nie kosztowałoby zbyt dużo, a głównym celem budowy tych małych obiektów to jest przede wszystkim nauka. Nauka pracy w technologiach kosmicznych, które są bardzo wymagające.
Oczywiście, jak się to robi na małym obiekcie, to te wymagania są tak samo wysokie jak dla takich prawdziwych, dużych satelitów. No niemniej jednak koszty są znacznie mniejsze. Realizacja tego programu pozwoli przygotować kadrę dla polskiego przemysłu kosmicznego, który jest w fazie rozwoju. No i nie tylko, bo niektórzy nasi studenci już pracują właśnie w różnych agencjach europejskich, w różnych przedsiębiorstwach, które pracują dla kosmosu i bardzo dobrze sobie tam radzą. Więc jestem przekonany, że tu w Politechnice Warszawskiej, jak również w Polsce, możemy i przygotowywać będziemy bardzo dobrych specjalistów dla kosmosu. Tacy specjaliści są potrzebni w bardzo wielu miejscach, także takich, które na pierwszy rzut oka z lataniem w kosmos wcale się nie kojarzą. Łazik Curiosity dostarczył jedne z najbardziej spektakularnych obrazów Marsa. To jeżdżące laboratorium przemierza powierzchnię czerwonej planety, prowadząc także badania marsjańskiej gleby i atmosfery. Tak się składa, że kluczowe elementy aparatury, która to umożliwia, powstały w Ożarowie Mazowieckim. Znajdujemy się właśnie w firmie, która wyprodukowała elementy dla marsjańskiego łazika Curiosity. Rzecz w tym, że na co dzień zajmuje się ona czymś zgoła odmiennym niż badania kosmosu. Ja zamierzam sprawdzić, jak zatem się stało, że wyprodukowane tu podzespoły poleciały na Marsa. Firma Vigo System zajmuje się przede wszystkim produkcją czujników dla wojska i przemysłu. Na swoim koncie ma jednak także wyjątkowe zlecenie związane właśnie z marsjańską misją NASA. To są właśnie takie urządzenia, jakie poleciały na Marsa. Tak, dokładnie taki detektor przed 3 laty poleciał na Marsa z misją Mars Science Laboratory, czyli lądownik Curiosity, znany wszystkim między innymi z tego, że został wykryty metan na Marsie właśnie za pomocą tego typu czujników. 4 z nich są na pokładzie łazika, jeżdżą, wykrywają, analizują skład chemiczny atmosfery, skał. Jak w zasadzie działa takie urządzenie? Jak to jest możliwe, że takie maleństwo pozwala łazikowi szukać na przykład pierwiastków chemicznych? Ten detektor to jest podstawowy komponent wielu analizatorów gazów, które stosujemy w całym przemyśle. W połączeniu z innymi elementami jak laser i prześwietleniu przez atmosferę można powiedzieć, jakie gazy w tej atmosferze się znajdują. No właśnie, czym się właściwie zajmuje Wasza firma? Bo przecież na co dzień to nie są wcale badania kosmosu. Tak, przemysł kosmiczny to jest zaledwie mała część naszej sprzedaży. Wojsko, kontrola trakcji w kolejnictwie, to są podstawowe zastosowania, w których Vigo jest ulokowane. Na ile taki kontrakt kosmiczny, kontrakt na zlecenie NASA dla takiej firmy jak Wasza ma znaczenie? Na ile to stwarza dla Was nowe szanse, czy na rozwój, czy nowe kontrakty? Za każdym razem to jest bardzo dobra współpraca z inżynierami z Agencji Kosmicznej, którzy analizują te detektory, badają pod różnymi kątami, przecinają je, robią przełomy. To powoduje, że my wiemy więcej o naszym przyrządzie i jesteśmy bardziej wiarygodni dla innych producentów. Jeżeli inżynierowie z przemysłu kosmicznego są w stanie zaakceptować, że taki detektor będzie elementem systemu za wiele miliardów dolarów, znaczy się, że on jest sprawdzony, czyli ci inżynierowie bezpieczeństwa, kolejnictwa też mogą to zastosować z pewnością, że będzie im to działać. Detektory z Ożarowa Mazowieckiego mają trafić także na łazik marsjański szykowany przez ESA. Sektor kosmiczny otwiera jednak także jeszcze inne możliwości. A kontrakty z nim związane nie muszą dotyczyć wyłącznie aparatury badawczej. Co więcej, nie muszą w ogóle wiązać się z lataniem w kosmos.
Obserwatorium ALMA, największa na świecie sieć radioteleskopów. Bez wątpienia jedno z najbardziej niezwykłych osiągnięć współczesnej astronomii i w ogóle współczesnej nauki. Problem w tym, że niełatwo zobaczyć to miejsce. Anteny położone na płaskowyżu pośrodku pustyni Atacama mogą oglądać jedynie nieliczni. Jednak pewna firma z Warszawy znalazła na to sposób. Na zlecenie Europejskiego Obserwatorium Południowego Polacy przygotowali specjalną aplikację, która pozwala przenieść antenę obserwatorium ALMA w dowolne miejsce. Jak właściwie działa ta aplikacja, którą przygotowaliście dla ESO? Aplikacja działa w technologii rozszerzonej rzeczywistości, augmented reality. To jest skomplikowany termin, ale zasada działania jest bardzo prosta do... Najlepiej to wytłumaczyć pokazując to. Działa to w ten sposób, że kamera urządzenia cały czas rejestruje obraz i porównuje to z zapamiętanymi w bazie danych patternami, które występują w tym obserwowanym świecie. I po znalezieniu takiego patternu, w tym przypadku jest to taki wydruk. To jest wydruk mapy terenu obserwatorium ALMA. Z zaznaczonymi pozycjami pozycjami radioteleskopów. Tego typu grafika staje się tak zwanym trackerem, czyli właśnie tym patternem, który przez tę aplikację jest rozpoznawany. I w tym miejscu, tam gdzie ten pattern występuje, aplikacja umieszcza model trójwymiarowy, który możemy już sobie dowolnie zaprogramować. No tak, bo to wszystko dzieje się nadal w tej przestrzeni, tak? Jeżeli ja tu położę rękę, to też ją zobaczymy? To wszystko tutaj się dzieje, jest zależne też od wielkości tego trackera, więc gdybyśmy wydrukowali tą kartkę w formacie A0, to wszystko by wzrosło. Jesteście firmą, która na co dzień bezpośrednio z badaniami kosmosu, powiedzmy sobie wprost, nie mamy nic za dużo wspólnego, ale jednak za sprawą takiej współpracy mogliście w jakimś sensie włączyć się w coś takiego, co się nazywa przemysłem kosmicznym. Tak, i było to bardzo ekscytujące doświadczenie i czekamy na pewno na jeszcze więcej takich możliwości. W tej chwili wszystkie duże firmy, tak jak Google, Apple, Microsoft, wszystkie albo kupiły, albo mają swoje programy, które rozwijają, programy, które właśnie dążą do tego, żeby ta rozszerzona rzeczywistość na stałe zagościła we wszystkich naszych urządzeniach. Czyli ta technologia już w tej chwili bardzo mocno przenika i ona nie będzie niczym niszowym, tylko ona będzie służyła do komunikacji, również nauki na pewno. Jak widać, przemysł kosmiczny to bardzo wiele, często bardzo odmiennych elementów. Pytanie, co zrobić, by pogodzić tak różne firmy i instytucje? Właśnie w tym celu powołano Polską Agencję Kosmiczną. Na jej czele stanął profesor Marek Banaszkiewicz, były szef Centrum Badań Kosmicznych. To do niego zwracamy się z pytaniem o przyszłość polskiego przemysłu kosmicznego. Panie profesorze, wiele osób, kiedy słyszy, że tworzymy Polską Agencję Kosmiczną, to pyta, no to co, będziemy teraz budować kosmodrom i rakiety w kosmos wysyłać? A jakie tak naprawdę jest wasze zadanie? Do czego nam jest potrzebna taka instytucja? Ja rozumiem, że jeśli chcemy uprawiać tą dziedzinę działalności, a wszystkie państwa w Europie chcą ją uprawiać, więc dziwne by było, gdybyśmy my nie chcieli akurat, czyli aktywność, to nie chodzi tylko o badania, ale w ogóle generalnie o to, żeby w kosmosie być obecnym, na przykład na potrzeby obserwacji Ziemi, no to musimy do tego mieć stworzone pewne warunki. Te warunki to jest oczywiście pewna infrastruktura, wbrew pozorom to nie są kosmodromy, bo na poziomie europejskim, nie wiem, to chyba poza Szwecją i Norwegią, które strzelają rakiety naukowe, gdzieś tam na północy mają miejsce, żeby te rakiety tam spadały, to jedyny kosmodrom europejski, jaki ja znam, to jest Gujanie. Także żadne państwo tutaj nie prowadzi działalności kosmodromowej w Europie, więc Polska na pewno też nie będzie. Po drugie, właśnie poza tą infrastrukturą, która się ogranicza do właśnie takich urządzeń testowych, integracyjnych, pomieszczeń i tak dalej, no musimy mieć kadry, czyli ludzi, którzy mogą się tym zajmować i to wbrew pozorom nie są głównie naukowcy, a inżynierowie. No i trzeci element, o którym warto powiedzieć, no to musimy mieć przemysł, czyli musi być ktoś, kto widzi swój interes biznesowy w tym, żeby taką działalność uprawiać. Na szczycie tego wszystkiego jest Polska Agencja Kosmiczna, która ma jak gdyby te wszystkie elementy może nie tyle zintegrować, ale zharmonizować, doprowadzić do tego, że one wspólnie dobrze działają. Chodzi o to, żeby polska obecność w kosmosie miała jedną, z jednej strony markę, a też no, troszeczkę
jeden ster, tak? Tak, to znaczy chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, że jest organizacja, która potrafi, dzięki temu, że jest dobrze ulokowana, my jesteśmy nadzorowani przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, czyli jest łatwy przepływ informacji między nami a wszystkimi ministerstwami, dzięki tej lokalizacji, dzięki temu umiejscowieniu, żeby wszystkie elementy tej działalności kosmicznej, o których już mówiłem, ale ich jest oczywiście, można by o tym godzinami opowiadać, żeby one były w jednym ręku, żeby właśnie ten koordynator wiedział, co się dzieje, potrafił zareagować, potrafił rozmawiać z partnerami na forum europejskim i to zarówno od strony takiej formalnej, czy nazwijmy to programowej, to co robi do tej pory Ministerstwo Gospodarki, to idzie nieźle. Natomiast jest jeszcze ta część merytoryczna, której w tej chwili w kontaktach z ESA no jest niewielkie oddziaływanie. ESA się kontaktuje głównie z przedsiębiorstwami, nie ma tego pośrednika w postaci agencji. No, co nie zawsze wpływa dobrze na właśnie na te nasze interesy w sensie skonstruowania jakiegoś takiego planu bardziej długofalowego. Stojących przed polskim przemysłem kosmicznym szans jest wiele. To udział w międzynarodowych projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej czy kontrakty na zlecenie NASA. Ale nie tylko. Kosmos to także przestrzeń dla prywatnego biznesu. Coraz więcej firm rozwija komercyjną działalność w przestrzeni kosmicznej. Zapotrzebowanie na przemysł kosmiczny rośnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by także w Polsce z tego skorzystać. Przed polskim przemysłem kosmicznym oczywiście jeszcze daleka droga. Może na razie nie jesteśmy kosmiczną potęgą, ale to nie znaczy, że nie ma szans, z których już teraz możemy skorzystać. Przykłady firm i instytucji, które działają na tym polu, pokazują, że warto, bo trzeba pamiętać, że to dziedzina, w której ramię w ramię z nauką może iść naprawdę poważny biznes. Dlatego kolejne przykłady sukcesów na tym polu będziemy pokazywać w kolejnych odcinkach Astronarium. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.